karabinie pneumatycznym, w pistolecie pneumatycznym. Na pewno będą rozpoznawani po strojach, po broni. Proszę się nie zrażać, bo oni strzelają zupełnie co innego, więc nie jesteście dla nich rywalami, ani oni dla was. Wręcz odwrotnie, możecie im kibicować, żeby moich marzenia się spełniły. No to taki, te zawody w Krakowie, no to są dla nich takie prestiżowe, po raz pierwszy. No, ja mam dla siebie reprezentować województwo. Uzgodniliśmy teraz na uprawie, że skoro jest was taka ilość, oczywiście stanowisk mamy wprawdzie 9, ale takich miejsc, gdzie jest szansa, że będą was równe zachowane w postaci broni, są 4. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że rozpoczynamy szkoły podstawowe. Szkoły podstawowe oddają 3 strzały trudne, wytarczy. Tarcza trudna jest taka przekreślona na kolorowo i tą tarczę potem można sobie wziąć na pamiątkę. Teraz jest 3 trudne i 15 strzałów oceniamy. Zawodnicy kwalifikowani, ci wyczynowcy mają dowolną ilość strzałów trudnych, chcą to 1000 nawet, tylko nie polecam, bo się zmęczą, nic tego nie wyjdzie. Dowolną ilość strzałów trudnych i mają 30 strzałów ocenianych, by tak stanowi konkurencja rolnictwa. Tak to będzie mniej więcej przebiegało. Zespół sędziowski jest rozpoznawany, to są wszyscy ci ludzie, którzy są z pakietkami. No, tutaj sędzią głównym zawodem jest pan Jan Szyszko. Dalej kierownikiem zawodów oraz również tutaj na nim pan Marian Głowacki. Sędzią 10 metrów, czyli też tej najlepszej przepisy. Proszę się nie bać, zawsze mamy już to klip pojone. Przyjmujemy zasadę zgodnie z normatywami Polskiego Związku Szkolnictwa. Zaznaczę, byście się nie zmienili, że wiekowo mam to teraz 53 przybyło do ostatnich zawodów. Natomiast zmienimy się władzę zarządu gigatowego, może być do zarządu gigatowej organizacji i obrony kraju. Żebyście wiedzieli, kto jest w kim, spośród nas te wszystkich siedzących. Jestem panem prezesa gigatowej organizacji. Moim zastępcą jest pan Kaczyk. Zarządzamy sekretarzem i jednocześnie takim panem statutowcem, który zajmuje się sprawą patriotowo-organizacyjną różnych imprez i działalności organizacji powiatowych. Jest pan Salwator Masz, który między innymi dzisiejsze zawody i następne przy na wszystkie udziały przygotował przygotowywał. To tak wygląda strona organizacyjna. Przesuwane zawody z przyczyn niezależnych od was, no po prostu takie tutaj były pewne zawirowania nie dotyczące was. Odbywają się dzisiaj za tydzień cross na Wierzchnicy oraz Wierzchnicy. Tu jest broń pneumatyczna, tam jest broń kolora. Trochę wysiłku fizycznego, bo pewne ruchy trzeba wam to zaliczyć przy okazji. No i system trzymania, to jest trzymanie nie dotarcia DPS, który patrzy, że to jest zapasowo, to jest trochę wybajenie. Wyszcie, to możemy, że pogoda za tydzień była taka sama, przynajmniej ja. Thank you.
Nie strzelaj! Nie, 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 nie